Witam i zapraszam na konkurs Super Team Wisła 2024. Przed nami zmagania dwójek. Wiatr będzie wiał pod narty, a zatem możemy spodziewać się dalekich skoków. Ponadto, niestety, będziemy mieli opady śniegu. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i kciuka i rozpoczynamy rywalizację. Stawka wygląda bardzo okazale, 21 reprezentacji na starcie, a rozpoczną Słowacy. Za chwilę na belce startowej pojawi się Erik Kapiasz. Przypomnijmy zasady. 12 najlepszych reprezentacji, najlepszych duetów awansuje do drugiej rundy. W finale z kolei w trzeciej rundzie rywalizuje już najlepsza ósemka, czyli 16 zawodników, 114,5 metra, nota łączna 130 punktu. To był debiut Erika Kapiasza w konkursie duetów. Za chwilę Daniel Andrei Kacina, czyli reprezentant Rumunii. Rumunii w składzie Kacina, Mitrofan. Raczej nie są kandydatami do awansu do dalszej fazy. Podobny skok jak w przypadku Kapiasza, ale słabe lądowanie, 115,5 metra i Rumunia za Słowacją, dość nieoczekiwanie. Natomiast warto nadmienić, że na trzecim stanowisku sędziowskim dzisiaj sędzia z Węgier. Na pierwszym oczywiście sędzia z Polski, a teraz Jung, reprezentant Korei Południowej. Sporo zawodników, których nie oglądamy na co dzień w symulacji Pucharu Świata, bowiem oni się nie kwalifikują do zawodów. Dzisiaj będziemy mogli oglądać i Sungwung Jung, 102,5 punktu prowadzenie. Swiatosław Nazarenko za moment. Kazachowie dzisiaj w takim nieoczekiwanym składzie. Nazarenko, Muminow. Nie ma z kolei chociażby Tkaczenki. Ale wiemy, że Tkaczenko w tym sezonie prezentuje się bardzo słabo. Nazarenko jest chyba jednak lepszy. 113,5 metra. Nota nieco poniżej 100 punktów. 99,2 i Kazachstan trzeci. A za moment Enzo Milesi, czyli reprezentant Francji. Dzisiaj nie Gilles Servet, ale właśnie Enzo będzie miał szansę pokazać się szerszej publiczności. Rzadko kwalifikuje się do zawodów Pucharu Świata. Dzisiaj oczywiście w tych duetach będzie mógł zabłysnąć, ale z tej szansy nie skorzystał. Chociaż 116 metrów daje prowadzenie. 102,6. Po 9 występach Francja prowadzi o 1/10 przed Koreą Południową. A teraz Wei Jiezhen, Chińczyk. Chińczyków również w tym sezonie Pucharu Świata nie oglądaliśmy. Raczej także bez większych szans, chociaż to nie był zły skok. 115 metrów, nota łączna wysokości 100 punktów i czwarte miejsce. A więc Wei Jiezhen skoczył jak na swój poziom naprawdę nieźle. Estończycy dzisiaj bez Malcewa i bez Wagula, a z kolei z Markusem Alterem. On będzie tutaj prezentował się. No w zasadzie wszyscy zawodnicy, jak widzimy, mają numer 9, a więc wcześniej to była pomyłka drobna z tym, że 9 zawodników za nami. 97,3. No w tym momencie jest za nami 7 zawodników. Francja prowadzi przed Koreą Południową, 3 Słowacja, 4 Chiny. No i to jest czołówka. To są reprezentacje z jakimikolwiek szansami na awans do dalszej fazy. Przynajmniej na ten moment. A to Ukrainiec, który skacze chyba najdalej. 116,5 metra Jevhena Marusiaka, ale z powodu bardziej korzystnych warunków i słabszych not on jest na miejscu trzecim, o 1/10 za Koreą Południową, o 2/10 za Francją. Muhammad Ali Bedir, raczej Turcy z niewielkimi szansami na awans. Będzie im bardzo ciężko. I Pciolu w tym sezonie w Pucharze Świata prezentuje się dość mizernie. Bedir tym bardziej. Ale 116,5 metra. To nie był jakiś zły skok. Miejsce czwarte. Trzeba przyznać, że ten konkurs bardzo ciekawy. Oglądamy tutaj sporo zawodników, których na co dzień w zawodach Pucharu Świata nie widzimy. Casey Larson zdobył punkt i zdobył uznanie trenera. Dzięki temu miał szansę wystąpić dzisiaj w zawodach. Czy z tej szansy skorzysta? Oj, słabe lądowanie. 116, odległość
jak na dzisiejsze warunki niezła, ale dopiero 9 miejsce, czyli Stany Zjednoczone w tym momencie wyprzedzają tylko Rumunię. Krzysztof Hauser, dość nieoczekiwany zawodnik w składzie Czech. Ale niech się oskakuje, nie zdobywa doświadczenie. Może jeszcze będzie coś z niego, bo ten skok udany. 116 metrów w bardziej niekorzystnych warunkach od rywali i Czesi niespodziewanie na prowadzeniu. No proszę. O, 1,6 przed Francją. A z kolei na trzecie miejsce spada Korea Południowa, a teraz Francesco Checon. To już jest grupa tych reprezentacji, które mogą o coś powalczyć. 10 w klasyfikacji Pucharu Narodów Włochy. I proszę, to już będzie dużo lepszy skok Francesco Checona. 130 było? Było. 132,5. I kosmiczna przewaga. 135,8. A drugi, Krzysztof Hauser, czyli Czechy. 104,2. Czyli 31,6 punktu przewagi nad reprezentacją numer 2. A teraz Krasimir Simiciński. Udało się Bułgarom skompletować drużynę. Zobaczymy, czy będą w stanie awansować do serii finałowej. No niezły skok. 114,5 metra. W dość mało sprzyjających warunkach. To jest trzecie miejsce. No i Bułgarzy naprawdę dzisiaj mogą być może nawet zainspirować kraje outsiderskie. Kasper Iwalto niedawno bardzo dobry występ w Innsbrucku. Dzięki temu miała szansę dzisiaj pokazać się w konkursie duetów i skacze rewelacyjnie. 135 metrów reprezentanta Finlandii. Nota łączna 140,5, 4,20 od sędziów. No skok rewelacyjny. Prowadzenie Finlandii przed Włochami. Na trzecie miejsce spadają Czechy. Czwarta reprezentacja Bułgarii, która z dużymi szansami na awans do rundy drugiej. Gregor Deschwander. Deschwander dzisiaj jako ten teoretycznie słabszy. Razem z Kilianem Pejerem. Fantastyczny skok. 138,5 metra. Nota łączna powyżej 150 punktów. 152,2. I o 11,7 Szwajcaria przed Finlandią. A teraz Taku Takeuchi, który niespodziewanie znalazł się w składzie Japonii. On wespół z Ryoyu dzisiaj powalczy o miejsce na podium. Czy będą Japończycy w stanie? Oj, słabe lądowanie. Może być problem. 133 metry i dopiero czwarte miejsce. A za chwilę Paweł Wąsek, czyli pierwszy z biało-czerwonych. Wespół z Dawidem Kubackim dzisiaj Paweł nam się prezentuje w tych zawodach. Bardzo dobre występy w austriackiej części turnieju czterech skoczni. Udało mu się w Bischofshofen zająć nawet 10 miejsce, więc może będzie teraz fantastyczny skok. Będzie! Ależ piękna próba Pawła Wąska, 138,5 metra. I to jest drugie miejsce. Z niezbyt dużą stratą do Helwetów. 152,2 ma reprezentacja Szwajcarii. Polska 148,4, czyli różnica niespełna czteropunktowa. Mariusz Lindwik. Ten konkurs Super Team może być bardzo ciekawy. Norwegowie, podobnie jak Wąsek, podobnie jak Deschwander, skacze Lindwik. Drugie miejsce Norwegii, czyli jednak wciąż Szwajcaria na pierwszym miejscu, Polska na trzecim. Zostały nam jeszcze trzy reprezentacje. A zatem Polska przynajmniej będzie w tej czołowej szóstce. Żiga Jelar. Skacze w kratkę, ale otrzymał szansę od swojego trenera i może się tutaj zaprezentować. Prezentuje się przeciętnie, 134 metry. Słowenia dopiero na piątym miejscu, czyli Słoweńcy nie dość, że za Polakami, to jeszcze za Finami. Filip Rajmund. Austriacy jako liderzy Pucharu Narodów oczywiście skaczą jako ostatni, Niemcy jako przedostatni i między tymi reprezentacjami może rozegrać się batalia o zwycięstwo wysoko nad zeskokiem Rajmund i chyba najdalej. To już było około 140 metrów, 139,5, ale dopiero czwarte miejsce mimo fantastycznych not, bowiem miał dość korzystny wiatr. No to Szwajcarzy z szansami dzisiaj. Oczywiście pod warunkiem bardzo dobrego skoku Kiliana Pejera na
Miejsce nawet i w czołowej piątce. Jan Herr. Problemy tuż po wyjściu z progu, ale Herr ma na tyle doświadczenia mimo młodego wieku, by powalczyć, by uzyskać nawet i 140 metrów. I Austria na miejscu trzecie. A za chwilę rozpoczniemy grupę drugą, a rozpocznie ją Hector Kapustik. To jest zdecydowany lider, jeśli chodzi o słowacką kadrę. Erik Kapiasz obecnie nie może się z nim równać, chociaż takie słabe wyjście z progu. Nie uzyskał punktu konstrukcyjnego, 116,5. To był skok taki jak mniej więcej pierwszych 11 zawodników grupy pierwszej. W grupie drugiej może być bardzo podobnie. Nikolae Sorin Mitrofan to też nie jest wybitny skoczek. A jeśli Rumunii znajdą się wśród 12 szczęśliwych reprezentacji w rundzie drugiej, to już to będzie spory sukces. Mitrofan nie zawalił w każdym razie, bo uzyskuje 116,5 metra, ale to jak widać daje słabsze miejsce. Chociaż te miejsca są indywidualne, więc tu nie ma co zwracać na to uwagi. Heung-Chul Choi. A więc wreszcie w tym sezonie doświadczony ponad 40-letni Koreańczyk może się pokazać szerszej publiczności. Ale czy pokaże się z dobrej strony? Pokazał się ze strony dość przeciętnej, 116,5 metra. Mimo to Korea Południowa jest liderem. Raczej ciężko byłoby się mu zbliżyć do wyniku Deshwandena, ale do wyniku Sabirjana Muminowa już jak najbardziej. Oto on, we własnej osobie, Sabirjan Muminow. No i przyzwoity wynik. 117,5 metra. Kazachstan na trzecim miejscu z notą 202,4 punktu. A za chwilę Valentin Fuber, czyli pierwszy z tych zawodników, którzy mają jakikolwiek potencjał w tej grupie drugiej. Na pewno Francuzi po cichu liczą na to, że znajdą się wśród 12 szczęśliwców, ale może być bardzo ciężko po tym skoku 114,5 metra i dopiero czwarte miejsce, nota łączna blisko 201 punktów. No szkoda, że ten Fuber, jednak słabszy od Mileziego, że nie pociągnął tej dobrej pasy. Kiu Song. Chińczycy na miejscu 19, 100 punktów. I jeśli chodzi o te reprezentacje, to tu raczej nie ma co się spodziewać jakiegoś fantastycznego, spektakularnego wyniku. 116,5. To i tak jest nieźle. I to jest, proszę Państwa, pierwsze miejsce. A zatem Chiny wychodzą na prowadzenie. Arti Aigro i Estonia. Czy Aigro pozwoli swojej reprezentacji podnieść się z tego 20 miejsca na półmetku rundy pierwszej? Zapowiada się nieźle, będzie pewnie w granicach 130 metrów. No proszę, 132 metry Aigro. I oczywiście Estonia z dużą przewagą obejmuje prowadzenie. O ile w pierwszej grupie Markus Alter okazał się być zawodnikiem dość chimerycznym, dość przeciętnym, o tyle już w drugiej grupie Aigro stanął na wysokości zadania. Te 132 metry wydają się być przepustką do startu w drugiej serii. Dużo też zależy od rywali, jak na przykład Witalij Kalinichenko, który jednak sobie nie radzi. 115,5 metra w wykonaniu Ukraińca. Ukraina na miejscu drugim. Nota łączna 257. To jest oczywiście ogromna, blisko 30-punktowa strata do Estonii. A teraz Fatih Arda İpciolu. Turcy, a dokładnie Muhammed Ali Bedir rozpoczął słabo. Ale może İpciolu skoczy teraz naprawdę nieźle, na tyle, by, proszę Państwa, nawet chyba objąć prowadzenie. 134 metry i Turcja przed Estonią. 241,2. Szkoda, że nam się tutaj nie wyświetla klasyfikacja drużynowa, no ale mamy wyniki indywidualne, które też co nieco powiedzieć mogą. Erik Belschow ładnie prezentował się w austriackiej części turnieju czterech skoczni. Dzisiaj jednak nie z Urlaubem, który w tym sezonie jest najlepszym z Amerykanów, ale z Larssonem. Drugie miejsce USA, 133 metry, to był niezły wynik, ale Erik Belschow w tym sezonie już niejednokrotnie pokazywał, że jest zawodnikiem
który mimo młodego wieku ma spory potencjał. Roman Kołderka. Trudno mówić o Czechach jako kandydatach do awansu do trzeciej fazy, ale powinni do tej drugiej rundy awansować. Tymczasem 207 punktów, czwarte miejsce. No, chyba to wystarczy. Chociaż jeszcze zobaczymy, bo Alex Insam także niewątpliwie jest w stanie uzyskać te 116 metrów, które potrzebne są, by prowadzić. Francesco Chacon ładnie otworzył wynik Włochom i proszę, dobry skok. 132. I no to łączno 272,7 punktu. Za chwilę Władimir Zografski, który jest skoczkiem czołowej 30 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Simiciński jakoś nie zawalił pierwszej próby. Bułgarzy wciąż w grze i teraz będzie daleko, będzie około 140 metrów Zografskiego, 139,5 i to jest drugie miejsce. No proszę. Czyli w tym momencie wygląda na to, że Bułgarzy będą po pierwszej rundzie w czołowej dziesiątce. A oto kolejny z zawodników, Antti Aalto. No i oczywiście Finlandia musi prowadzić, 135. No to łączna wysokość blisko 280 punktów, a zapewne ci najlepsi będą mieli ponad 300. Kylian Payet. Szwajcarzy w bardzo korzystnej sytuacji na półmetku tej pierwszej rundy. Gregor Deschwanden fantastycznie otworzył rezultat i to była niezła zagrywka psychologiczna, aby go wypuścić na pierwszej zmianie. Teraz Kylian Payet uzyskuje 134. I co prawda to jest siódmy wynik indywidualnie, ale wystarcza, by Szwajcarzy mieli gwarancję miejsca w czołowej siódemce po serii pierwszej. Orioju Kobayashi. Jeśli chodzi o Orioju, to oczywiście nikomu go przedstawiać nie trzeba. Skoczek, który już w swojej karierze trzykrotnie zdobywał Złotego Orła. O proszę, proszę, jak pięknie daleko szybuje Japończyk. Około 140 metrów, 139,5. A więc kolejny skoczek, który ląduje na tej granicy. Mimo to drugie miejsce zajmuje Japonia. No proszę, czyli jednak Szwajcarzy niepokonani. Być może za chwilę pokona ich Dawid Kumacki. Dobrze by było, byłoby bardzo miło, gdyby Dawid skoczył tutaj w granicach 140 metrów. Aj! 133,5. I niestety czwarte miejsce. Szkoda tego lądowania, bo gdyby nie to lądowanie, zapewne bylibyśmy wciąż w grze. A teraz skok Halvora Egnera Graneruda. No, ładnie położył się na nartach, ale to chyba nie wystarczy, by prowadzić. 137 metrów. Norwegowie jednak pierwsi. 295,5. Teraz została nam trójka. Domen Preutz, Andreas Wellinger i Daniel Czofenik. Domen, świeżo upieczony zwycięzca turnieju czterech skoczni. 148,5 metra potrzebuje do objęcia prowadzenia. I ładnie, ale trochę zabraknie odległości. 135, to będzie gdzieś w granicach czwartego, może szóstego nawet miejsca. Szósta jest Słowenia. No to jest mocne rozczarowanie. Andy Wellinger, jeśli chodzi o Andreasa Wellingera, niewątpliwie jest to as w rękawie Stefana Horngachera. Skoczek, który czasami zdarzy się, że jakiś błąd, że zajmie miejsce gdzieś tam w drugiej, trzeciej dziesiątce, ale dzisiaj dobrze, 136. Trzeci, 293 punkty, oczywiście trzeci jako reprezentacja Niemiec. Z najlepszym wynikiem do tej pory Gregor Deschwanden, z drugim rezultatem Lindvik, z trzecim Zografski. Tak by to wyglądało indywidualnie, a teraz spójrzmy na Daniela Czofeniga. Daniel Czofenik, skoczek, który rozpoczął od zwycięstwa w Kusamo, a teraz
Teraz gdzieś na granicy tej Seleny Nowej Lilii, 136 metrów i chyba będzie pierwsze miejsce. 5.20, pięknie oceniony jego skok. Ósmy rezultat. No a po pierwszej rundzie być może zaraz zobaczymy, jak to się prezentowało. Piąty wynik Pawła Wąska. To jest coś niewiarygodnego. Tak prezentuje się tabela. Austria o punkt przed Norwegią, trzecia Szwajcaria. Także z minimalną stratą. 3,2. Czwarte miejsce zajmują Niemcy. Piąta Japonia, która już traci całkiem sporo, ale ex aequo jest z Finlandią. Siódma dopiero Polska. Ósma Słowenia. Dziewiąte Włochy. Dziesiąta Bułgaria. Jedenasta Turcja. Dwunaste Stany Zjednoczone. I niestety Estonia na miejscu 13 ze stratą 1,5 punktu do USA. Odpadają także Czechy, Ukraina, Chiny, Korea Południowa, Słowacja, Kazachstan, Francja i Rumunia. Trzeba przyznać, że bardzo słaby występ Francuzów, którzy zajęli miejsce 21. Natomiast my już przenosimy się na grupę numer 2, na rundę numer 2, a grupę także drugą zresztą Casey Larson. Ten skok niemrawy. Tylko 115 metrów, jeszcze słabiej niż w serii pierwszej. No ale Amerykanie raczej mają niewielkie szanse na to, by znaleźć się wśród najlepszej ósemki. Brawa dla Bułgarów, brawa dla Turków, którzy mogą podreperować swój dorobek punktowy w Pucharze Narodów. No zwłaszcza mowa o reprezentacji Turcji. Muhammed Ali Bedir. Tak sobie. 116,5. To jest wynik, który pozwoli objąć Turkom przynajmniej na chwilę prowadzenie przed Amerykanami. Jednak, aby liczyć się w walce o chociażby czołową dziesiątkę, to musiałby tutaj skoczyć lepiej. Krasimir Simiczyński nieźle zaprezentował się w serii pierwszej. Pokazał, że nie jest to jakiś amator. A teraz słabiej. Uzyskuje 115 metrów. Chociaż 114,5 miał w pierwszej serii. Teraz te warunki nie były złe. Minus 1,5 punktu nie były oczywiście bardzo korzystne. Minus 1,5 punktu. No i kto wie, przy takim niewielkim odjęciu może gdzieś tam na to 9, 10 miejsce Bułgarzy się wespną. To będzie ich szczyt możliwości. Francesco Chacon. On dzisiaj niespodziewanie w duecie, ale w serii finałowej fatalnie. 115,5 metra z przykucem. No i to był wynik słabszy od Simiczyńskiego. Ale oczywiście dzięki przewadze po dwóch pierwszych skokach to Włosi będą liderami. Żiga Jelar. Jeśli chodzi o Żigę Jelara, to on nam się prezentował ze zmiennym szczęściem w tegorocznym Pucharze Świata. Ale jeśli chodzi o dzisiejszy duet, w pierwszej serii 134, w drugiej taka sama odległość. Bez rewelacji, bez fajerwerków, ale robi swoje. Nie ma niespodziewanie Angela Niszka, nie ma także takich zawodników jak chociażby Peter Preutz. To jest pewne zaskoczenie. Natomiast w naszej reprezentacji także jest zaskoczenie Paweł Wąsek, który uzyskał piąty wynik w serii pierwszej. Ale teraz błąd po wyjściu z progu i niestety ląduje przed punktem konstrukcyjnym. I to dość wyraźnie, o 5 metrów, 115. A tak było pięknie, 138,5. No cóż. Oby udało się awansować Polsce do serii trzeciej, bo może być różnie. Kasper Iwalto. On także w pierwszej serii zaprezentował się lepiej, znacznie lepiej. 135, teraz ma tylko 114. I Finlandia za reprezentacją Polski. Taku Takeuchi. Japonia w Pucharze Narodów za Polakami. 536 punktów ma Japonia, Polska 682, a teraz bardzo dobry skok taku, 134 metry i to oznacza prowadzenie kraju kwitnącej wiśni. Drugi wynik Takeuchiego, jeśli chodzi o dwa skoki. Żiga Jelar był lepszy, a Paweł Wąsek no straciłby bardzo dużo. Szkoda tutaj nawet liczyć, bo to jest różnica ponad 21 punktów. Filip Rajmund.
dzisiaj Filip Raimund z szansą na pokazanie się w tej skromnej drużynie, ale 134,5 metra to jest wynik aż o 5 metrów słabszy niż ten pierwszy. No, Filip Raimund chyba jednak lekko rozczarowuje, chociaż przypomnijmy, że na zakończenie turnieju czterech skoczni w Bischofshofen stanął na najniższym stopniu podium. To był wtedy numer 2 wśród Niemców, po Andreasie Wellingerze. A teraz czas na Szwajcarię i na Gregora Deschwandena. Tu możemy się spodziewać fantastycznego skoku. Jest trochę słabiej niż w serii pierwszej. Słabiej o 4,5 metra. Być może zmieniły się warunki wietrzne. Być może już tak nie wieje pod narty. Ale 295 punktów w dwóch skokach to jest wynik, który pozwala mu deklasować takich zawodników jak Raimund, Jelar czy Wąsek. Mariusz Lindwik. 2,3 metra na sekundę. Wiatru teoretycznie w pod narty, ale bijącego mocno z boku, przez co niektórzy skoczkowie mogą sobie nie radzić, ale nie Mariusz Lindwik. Mariusz skacze 139,5 metra. No i proszę, Norwegia może dzisiaj odnieść największy sukces w tym sezonie. Jan Herr. No naprawdę Norwegowie imponują formą, ale i Austriacy potężni. Chociaż nie ma Stefana Krafta w tym duecie. Ale Kraft może zaprezentować. O proszę, Herr skacze fantastyczny skok tutaj, 138,5 metra. No i to jest ciut lepszy wynik o pół punktu od Mariusza Lindwika. A teraz będzie grupa numer 2, jeśli chodzi o serię drugą. Erik Belschow. Erik Belschow, który walczy o awans do serii trzeciej, ale będzie o to bardzo ciężko. Musiałby tutaj skoczyć dużo lepiej, a patrząc po paraboli lotu, no już widać było 116. W pierwszej serii miał 133. Wielu zawodników, którzy zaprezentowali się dobrze w pierwszym skoku, w drugim już niestety presji nie wytrzymuje. Ipciolu. Turcy raczej bez szans. Także z Amerykanami prawdopodobnie przegrają. 445 punktów łącznie. No i za chwilę będzie przedstawiciel Bułgarii, Władimir Zografski. Gdyby mieli jeszcze do pary takiego drugiego Zografskiego, byliby naprawdę w duetach krajem walczącym o czołową ósemkę, a być może i o coś więcej. A tymczasem Zografski prawie 140 metrów, 139,5, a więc dwa kapitalne skoki. Teraz tylko pół metra słabiej niż w serii pierwszej i Bułgaria obejmuje prowadzenie. No brawo. Może Bułgarzy wyprzedzą dzisiaj Włochów, a Aleksin sam za chwilę. 1,5 metra na sekundę wiatru pod narty. Także nieźle, także ponad 130 metrów, 134. I Włochy jednak przed Bułgarią. A więc jednak duet Czekon, Insom lepszy od duetu Simiciński-Zografski. Domen Preutz. No Domen dzisiaj w pierwszej serii poniżej oczekiwań. Žiga Jelar także. Oczywiście Słoweńcy prawie na pewno znajdą się w serii finałowej, no proszę. No proszę, jaki piękny skok teraz, ale 140,5 metra wylądowane w tym stylu. To jest dopiero szósty wynik indywidualnie. Najdalej zatem, nie tylko w tej serii, ale i w całym konkursie skoczył Domen Preutz, a za chwilę Dawid Kubacki. Dawid, który w pierwszej serii wylądował bardzo podobnie do reprezentanta Słowenii. Teraz musi się poprawić. Muszą Polacy powalczyć o honor. I będzie honor wywalczony dla reprezentacji Polski. 135,5 metra. Aż przypominają się te mundiale, gdy Polacy walczyli w meczu o honor. No i będzie taka namiastka tego meczu numer 3. No nie można powiedzieć, że był to mecz finałowy, ale był to mecz na otarcie łez. Teraz jest taki skok na otarcie łez Dawida Kubackiego. Polacy niewątpliwie w serii trzeciej. Ad Antialto uzyskuje 138,5. I Finowie na drugim miejscu. No proszę. Duet Valto-Alto dzisiaj po dwóch seriach przynajmniej na miejscu siódmym.
Za chwilę Ryoyu Kobayashi. No i tutaj także będzie kapitalny skok, jest także granica 140 metrów, blisko było do tej granicy, 139,5 i miejsce pierwsze dla Japonii, czyli czołowa piątka przed ostatnią serią. A zatem bardzo komfortowa sytuacja kraju kwitącej wiśni. A teraz mamy Andreasa Wellingera, któremu wystarczy skoczyć 132 metry, aby Niemcy objęli prowadzenie. Ale rzecz jasna, on tutaj powalczy o rozmiar skoczni lub też więcej, słabe lądowanie, ale 140,5 powtórzył. To był niemal, powtórzył skok Domena Preutza, to była niemal kralka skoku Słoweńca. Z tego też powodu to jest dopiero ósmy wynik dzisiaj indywidualnie, licząc oczywiście obydwie serie. Kilian Peje. Szwajcarzy zachwycają. Pytanie, czy Kilian Peje także zachwyci? No zachwycił, no proszę. Czyli Szwajcaria dzisiaj walczy jak równy z równym z Niemcami. To jeszcze wychodzi na prowadzenie. No Kilian Peje z dziewiątym wynikiem. Słabszym o 1/10 punktu od Wellingera, o 0,2 od Raimunda. A za chwilę będziemy mieli Halvora Egnera Graneruda. Norwegowie bardzo pozytywnie zaskakują. A teraz, no proszę, będzie pierwsze miejsce dla Norwegii. 139,5. No ta łączna już zbliżona do 600 punktów. 593,8. Herr Lindvik Zografski, Kobayashi, Granerud, Deschwanden. Tak wyglądałaby czołówka, gdyby to był konkurs indywidualny, ale pamiętajmy, że przecież w indywidualnych bierze udział więcej niż dwóch zawodników z czołowych nacji. Czofenik niespokojnie po wyjściu z progu i oczywiście ten skok zepsuty. 133,5 zaledwie. To jest dopiero miejsce 11 indywidualnie, a Austria na pozycji drugiej. No i za chwilę przejdziemy do serii trzeciej. Nie pokazała nam się tutaj tabela z niewiadomych przyczyn. Natomiast za chwilę Paweł Wąsek, a więc Polacy na miejscu ósmym. No nie jest jakoś wybitnie dobrze, ale powiedzmy sobie szczerze, że raczej po tych skokach Pawła i Dawida więcej nie można było oczekiwać. Ostatni skok Pawła dzisiaj. Pierwszą serię miał fantastyczną, drugą taką, o której chciałby zapomnieć. Przed własną publicznością Paweł Wąsek teraz wyśrodkował 135 metrów, ale to był skok dużo bliższy temu pierwszemu niż temu drugiemu. 138,5, 115 niestety w serii drugiej, a teraz 135. Czyli jest realna szansa na to, że Polska wyprzedzi Finlandię, a być może i którąś z reprezentacji jeszcze. Kasper i Walto. Oj, będzie fatalny skok Kasperiego Walto i to oczywiście oznacza, że Polska wciąż utrzymuje się na prowadzeniu. 135 w serii pierwszej, później 114 i 113,5. A teraz Žiga Jelar. Žiga Jelar, który już trzeci raz się dzisiaj pokazuje i który po raz trzeci może uzyskać za chwilę 134 metry. Ale tym razem trochę słabiej, 133. Niemniej jednak to jest chyba najbardziej stabilny zawodnik podczas tej rywalizacji. Słowenia przed Polską. A przed nami skok Taku Takeuciego. Dość niespodziewanie, nie ma Rena ani Kaido. Jest Taku, no ale Taku raczej także w tym sezonie jakoś szczególnie nie zawodził. Oj, tym razem zawiódł. Miał 133, 134, tym razem tylko 116,5 metra. No i Japonia na miejscu drugim. Za chwilę Niemcy, później Szwajcaria, Austria i Norwegia. Filip Raimund. Dynamicznie na progu i to może być skok bardzo daleki. Będzie. Jest pod 140 metrów. 139.
No i trzeba przyznać, że Raimund jakoś specjalnie nie zawiódł. Ten drugi skok trochę słabszy, 134,5. Jednak w przypadku 6 skoków, które są liczone do klasyfikacji, taka drobna wpadka, którą nawet trudno nazwać wpadką, raczej nie będzie większej roli odgrywała. Gregor de Schwanden. No, tu także będzie podobnie. Chyba jednak Szwajcaria wciąż przed Niemcami, 138,5. De Schwanden także skoczył w drugiej serii 134, podobnie jak Raimund. No ale to, że Szwajcarzy przed ostatnim skokiem, gdzie będą rywalizować ze sobą Peje i Wellinger, tam może być problem dla Pejera. No ale trzymajmy kciuki. Jan Herr. Wciąż Szwajcaria przed Niemcami, a teraz Austria. I to jest niezły skok, ale też bez rewelacji, 138,5. Jest pierwsze miejsce. A Herr w pierwszym skoku miał 140. No to jest zawodnik, który naprawdę jest ostatnio w gazie. Który potrafi odpalać takie petardy, że może spokojnie walczyć o zwycięstwa. No ale brak mu jeszcze tej stabilności. Mariusz Lindwik. Lindwik był mocny w turnieju czterech skoczni. Mocny jest także dzisiaj. Do 39,5 to są jeszcze lepsze skoki od skoków Herla, drugie miejsce indywidualnie. Teoretycznie jednak, jak widzimy, jednak lepszy był Herl o punkt. No proszę, Dawid Kubacki. Rozpoczynamy zatem kolejną serię. Dawid, wypadałoby, by skoczył teraz podobnie jak w serii drugiej. Oj, będzie taki skok Dawida Kubackiego. 138,5, a więc coraz lepiej. 133,5, później 135,5 i na finiszu 138,5. A więc Dawid być może jutro w konkursie indywidualnym także zaskoczy. Antti Aalto. Finowie zapewne mieli nieco większy apetyt niż walkę o miejsce 8 dzisiaj. Ale o coś więcej będzie trudno. 134,5 to będzie na pewno przegrana z Polakami. Tak jest. Piąty wynik indywidualnie. A teraz Domen Preutz. Domen Preutz, który jest tak niestabilnym zawodnikiem, tak potrafi raz zaskoczyć, a raz zepsuć, że możemy się tutaj spodziewać dosłownie każdej odległości od 114 do 142. I to jest bliżej 142. 139. Jest forma Domena Preutza, jest naprawdę mocny, jak wtedy, gdy wygrywał i gdy był liderem Pucharu Świata. To jest naprawdę niemalże ta forma. Przed nami Ryoyu Kobayashi, czyli dominator, ale z innych sezonów. Japończycy. Wydawałoby się, że teoretycznie z najsilniejszym Ryoyu i że będzie startował tutaj także Nikaido. W takim składzie wystąpią, ale wystąpili w składzie Takeuchi Kobayashi. No i ten skład w zasadzie do ostatniej serii zdał egzamin, bo w ostatniej serii niestety pierwszy skok, czyli ten w wykonaniu Takeuchiego, bardzo słaby. Andy Wellinger. No to popatrzmy na Niemca. No i będzie oczywiście wyraźna przewaga nad Japonią. 135 metrów. Andreas Wellinger teraz może czekać na to, co pokażą rywale. No a zostało jeszcze trzech rywali. Peyer, Czofenik i Granerud. Szwajcaria przed wielką szansą stanięcia drużynowo. Co prawda w duetach, ale drużynowo. Po wielu latach w konkursie drużynowym na podium. Kilian Peyer w powietrzu i to będzie daleki skok. To jest skok na podium, a więc Helweci mają dzisiaj przynajmniej trzecie miejsce. Wielkie brawa. 876,6 punktu. No ta łączna, która pozwoli oczywiście na to, by cieszyć się już przynajmniej z miejsca trzeciego. Daniel Czofenik na obecnym etapie sezonu już nie jest tak mocny jak na początku. A zatem kto wie, no kto wie, czy jeśli popełni jakiś błąd na progu przykładowo, to będzie miejsce pierwsze dla Austrii, a może nie być. Chyba nie będzie. No właśnie, to jest pierwsze miejsce Szwajcarii. Szwajcaria wciąż przed Austrią i został nam tylko Halvor Egner Granerud. No kto wie, może Szwajcarzy to wygrają.
Granerud wcale nie jest taki mocny, jak prezentuje to dzisiaj. Chyba wygrał. Jednak to wystarczy. 137 metrów. I tak, Norwegia zwycięzcą, Szwajcaria na miejscu drugim. A Austria trzecia. Tak prezentuje się klasyfikacja końcowa. Czwarte Niemcy, piąta Słowenia, szósta Japonia. Polska dopiero na miejscu siódmym, a ósma Finlandia. A oto dekoracja zwycięzców. Za chwilę się już z wami pożegnam. Tak wygląda punktacja za dzisiejsze zawody. Za zwycięstwo Norwegowie otrzymali 200 punktów, a z kolei Polacy zaledwie 50. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka, do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie. Do usłyszenia.